Co będziesz przeglądać? Tą torbę. Może to już w tym tygodniu zrobię. Myszka jest spoko. Ale co właśnie z tą myszką największy problem, bo to był prezent. No. Pamiętam na drugą urodziny ma ten ten. Czekaj, ona dostała ją od Krzysia. Od Krzyśka, no. Nie wiem, co zrobię, ale to. No fajna jest. Gdzie miała, może tylko trzeba by ją było gdzieś zamknąć w szafie, nie? Żeby się nie kurzyła, żeby nie przyjmowała. No mogę ją tam upchnąć z góry w szafie. A tu jest dużo rzeczy takich, które... No. No, które wiem, wiem. Które są na przykład nowe, nieużywane. Uh-huh. Niektóre jakieś takie zabawki nowe w ogóle w kartonikach. Jest pomysł na to, tylko muszę to po prostu lepiej przygotować, stokować. Ale to tam gdzie ciuchę? Czy nie? Nie. Zaraz ci powiem. Dobra, no to chodź mi na dole, powiesz. Dobra, to mychę na razie. Muszę przejrzeć też ubrania. Tu też jest parę tematów, ale część ciuchów to masz do wywiezienia. A tu w ogóle jaki jest spokój? Właśnie, z tym wywiezieniem to będzie piękna akcja. Myślę, że jak wezmę sobie rower tam. A to w przyszłym tygodniu prędzej, nie? Dobrze, tak. To wtedy z kolei załatwię. Jeśli chodzi o nasze ciuchy, takie dorosłe, no. To jest też tutaj jedno miejsce w przysusze, gdzie zawsze oddaję i zawsze jest z tego pożytek. Aha, okej. Okay. No to tak. Ale pachnie obiadem. Ziemniak już ubrałam, no. Żeby tylko jakoś nie wstawić. Będzie szybciej. Surówka no to mało oryginalnie, pewnie będą pomidory. Ale super mnie to. Mi się w ogóle nie nudzą te pomidory. Ale dzieciaki, wiesz. No, ja zjem te pomidory z przyjemnością. I to jest to, że nie jest surówek ostatnio. Bo ale jabłka jadł, wiesz, wczoraj. I to gruszkę też sobie jadł wczoraj. Na trochę więcej, tylko wiem. No. W ogóle to myślałam, żeby ciasto wstawić, takie jak ostatnio zrobiłam, pamiętasz? Tak się zajadały. Takie z owocami, tylko zrób im dużo tych owoców, żeby on to było, wiesz, takie, no, jak to się mówi, masło, mokre, nie? Żeby było miękkie. Do szkoły ostatnio w ogóle nie biorą pełnych śniadaniówek, tylko biorą tak, albo mus. No i super, przecież nic więcej nie zjadają. Albo owoce, wadek do pudełka. Jak mają obiad, to... Ewentualnie jakieś małe herbatniki, albo coś takie, no taka wiecie, przekąska, no słodko bardziej. Bo jedzą śniadanie w domu i jedzą obiad z dwóch dań w szkole, a Władek jeszcze ma śniadanie. Więc to pakowanie kanapek to jest taka sztuka dla sztuki. Bez sensu. W zeszłym roku takie były dni, że na przykład Klara kończyła o 15.30, bo do późna miała angielski. Wtedy to miało sens, no bo rzeczywiście ona zjadała, była głodna po obiedzie, jeszcze miała ochotę coś zjeść. No ale teraz jak one wracają do domu, druga w pół do trzeciej, to w zasadzie za chwilę jest obiad i... no nie? No ale jednak ciepły obiad w domu, co się tak zawsze śmiejesz, to jest potrzebny i myślę, że to ich dobrze robi i... No i dobra. I tyle. To git, to można wywalić, nie? Bo tu widzę, że już nie ma kompletu. Się zastanawiam, gdzie te korki przenieść. Ale jakby to było tak jak w tej Muji, właśnie taki wielki jakiś tam wazon i podświetlony takimi tymi ciepłymi świątecznymi. Ale ja tu wkładałam lampki, wiesz, w tym okresie takim świetnym, ale to jest takie... Ale one powinny być, wiesz, wcześniej ułożone. No mieszałam te korki właśnie, tak? Weź mi nalej, tylko kupuję na... Który to jest ten? Co? Masło się uświeciło. No przecież jest płyn. No się zastanawiam, czy się to pranie nie postawić, ale chyba nie ma sensu na dworze dostawiać. Pranie? A tam w pralni na dole widziałaś, ile jest różnych tamtych... No, jak to się mówi? Czego? No, sznurków, szafka, tam nie schnie ci to pranie? Ja tam w ogóle nie wierzę, ja tam nie chcę tej koci trzymać, wiesz. Ale to by teraz może było dobre, wiesz? Tam masz raz, że tą suszarkę, dwa, że te sznurki przy samym oknie. Nie, tak kiedy ręczniki powiesiłam, to źle to się skończy. Nie chcę, nawet nie. A w zimę tam jest kaloryfer. Właśnie to chyba było nawet w jakimś takim ciepłym czasie, ale wiesz co, nie lubię sobie robić podwójnej roboty. Przecież no tam byś miała właśnie prosto z tej. Nie, wolę.
Nie mam, nie, nie. Dobra, dobra, nic nie mówię, spoko. To są twoje sprawy. Się nie muszę wtrącać. Ja tam czasem wieszam tylko ręczniki po basenach, ale one są ledwo mokre, więc to wiesz. Git. Proszę bardzo, do czego to doszło? Kawa zbożowa, proszę bardzo. Napiję się ją wtedy, kiedy nie ma normalnie. Nie, ja to lubię nawet. Bardzo nawet. Ja średnio, ale... No tak, dobra, będzie inna. Ja się więcej sobie. To mi pasi. Tak nie wiem, czy nie zamoczę. Dobra, dobra. A też to mlekiem zalejesz, czy już bez? A jak skarżyczysz? To tak delikatnie mleczka, tak wiesz. O ciupinkę, jak to Władek mówi. Dobrze? Tutaj. No jest niby ciepło tutaj. Ale chodźmy przed telewizor jeszcze. Tak w ogóle to tutaj trzeba coś z tymi kwiatkami już przemyśleć, bo one brudzą bardzo mocno. Można je już, wiesz, kierować do kompostu? No tak, bo już są takie. Już nikt nie ma z nich przyjemności. No. Ale to je w całości po prostu, tak? Wywalam. Tak. Chcesz, żebym ja to zrobił? Możesz, no. To wywalę je prosto na kompost już. Znaczy, z doniczki zostaw, nie? Tak. Tam się gdzieś nie zrzucił. Dobrze. Jeszcze chwilę, zaraz przyjdę. Jest tu ta ociupinka? Jest. No nawet niezła. Nie mamy, no ale rozumiem, że mamy mieć, nie, tak? Nie, nie musicie, tylko pytam. To może go wezmę tam do Damiana. Mnie mu się tam spodoba, tam jest Roki, piesek, wiesz. No na pewno mu się spodoba, opowiadał mi o tym, że tam, tak, że Damian, że Lewandowski. Ja myślałam, że to jakiś chłopiec. Nie, nie. A to nie tak. No, dobrze, to tutaj uszanowanko dla Państwa. Nara, ciao, hej, cześć.